przyjaciółka Wednesday, Inet, za parę godzin zostanie odesłana do domu z Muffinkowa. Co za tym idzie? Kitek ma ostatnie godziny, żeby oprowadzić ją po całym mieście i pokazać, jak bajeczną jest krainą. Bo sądzę, że jej się na pewno spodoba. Później Muffinka zajmie jej miejsce i już nie będzie takiej możliwości. A więc zaczynamy! To w takim razie Kitek, tak? Tak się nazywasz, prawda? No, halo, co jest? Halo! No, Kitek? No, co jest? To obiecałeś mi, że mnie oprowadzisz po tym Muffinkowie, póki jeszcze jestem Muffinką Inet, a nie tylko i wyłącznie Muffinką. Dobra, a co byś chciała zobaczyć? Bo to jest ważniejsze. Wiesz co, ja tu jeszcze nic nie wiedziałam, jestem mega tego ciekawa, a to jest strasznie różowa, a mi się zawsze takie coś mega podoba, więc tak naprawdę co mi pokażesz, na pewno mi się spodoba. Mamy tak kawiarnię, dużą świnkę, więcej kawiarni. Dużą świnkę? A ja lubię bardzo świnki, może je tam zabrać. Mogę cię tam zaprowadzić. No to dawaj. Kędy, proszę cię. A, już, przepraszam. Stoj, ta przed nami jest ogromna świnia. Pokaż mi ją. No, znaczy musimy tam do niej iść, ona jest bardzo daleko. A. Znaczy blisko, ale no, daleko. No okej, okay, dobra. Ja jako wilkołak lubię świnki, no ale... Ale ale chyba nie jeść, tak? Ty to słyszałeś? Bo mogła być trochę zła. Absolutnie, w życiu bym nie tknęła świnki, moje ząbki nie do tego. No o tak się pytam, na wszelki wypadek. O, ty jesteś, już się zgubiłam, ja nie mogę, jaka jestem zapominalska. No dobra, no to chodź, może w takim razie mi pokażesz coś z bliska, bo tak w sumie z daleka to chyba nie chce mi się oglądać. Znaczy możemy się tam zaraz przejść, tylko no? Ja chciałem jeszcze zobaczyć całą tą posesję. Bo szczerze, ja tu jestem pierwszy raz, znaczy drugi. Ale ja już tu w sumie się naglądałam cały ten zamek, znaczy jest bardzo ładny, żeby nie było, że mi się nie podoba. Ej, poczekaj na mnie. Ej, co, ja chciałem sobie takie drzewko zobaczyć, ładne, zobacz. Drzewko, no to chodź, pójdziemy gdzieś, zobaczymy. Ej, tu są laski cukrowe. Ja nie mogę. Laski cukrowe! A to laski chyba... tu są. Kitek, laski, laski cukrowe, laski. Ojeju, właśnie znowu się stało to z mojej głowy. Muffinka, weź, poczekaj chwilę na swoją kolej, bo już mi głowę rozsadzisz. Ale czy ty nie widzisz, że Kitek wpadł do tej dziury? Co? Przepraszam, halo? Jesteś tam? Halo! Ojeju, czemu ty masz w ogóle napis X Kitoku? To nie jesteś Kitek? Okłamałeś mnie? Jestem Kitek, ale ja mam dwa konta i w ogóle. No dobra, nieważne, w każdym razie, słuchaj, powiedz mi, dasz radę stamtąd wyjść? Lepiej na tym nie stój, bo to się może zabrać. Ojeju, jeju, faktycznie, dobra, sorki. Słuchaj, może, nie wiem, staniesz na palcach? Drabiny potrzebuję. Drabiny? Poczekaj, poczekaj, rozejrzę się. Wiesz co? Tak, tak jak myślałam! Tak! Nie mam drabiny. No ale co z tego? No? Nie panikuj, nie panikuj, jakoś to złapiesz mnie za rękę? Słuchaj, trzymaj moją rękę. Za rękę? Jak no, to skocz. Wielka dziura? Poskocz, dasz no, patrz, radę. No proszę, halo! No kurczę, a nie możesz wyżej poskoczyć? Ja mam opcję, żebym wyżej skoczył, musiałabym skoczyć do mojego sklepu. No? Wziąć podkę wysokiego skoku i wtedy bym dał radę może. Do sklepu? Nie pamiętam, gdzie on był. No, jak masz pamiętać, jak ciebie tam nigdy nawet nie było? To nie tam właśnie przybyłam do Muffinkowa? A, no to jednak byłaś. No dobra, poczekaj, to nie panikuj, nie panikuj, dobra? Na początku drabiny. Drabiny? Ja, tak, drabiny. Dobra, to może kogoś spytam? Jest tutaj kogoś spytać o pomoc? Postaram się, dobra? Postaram, damy radę, okej. Nie panikuj, nie panikuj, Inet, to jest twoja szansa, żeby pozwiedzać Muffinkowo. Moment, przecież ja zaraz stąd w sumie wychodzę, więc w sumie teoretycznie Muffinka mu pomoże, ale nie, ja muszę mu pomóc, bo ja lubię pomagać ludziom, więc naprawdę trzeba mu pomóc. Muffinka, jesteś tu? Kurczę, nie słyszy mnie, teraz się wyłączyła, jak nie trzeba. Muffinka, pomóż mi, powiedz mi, jak mam dojść do jego sklepu? Nie potrafię się tutaj zachować, gdybym się zmieniła w wilkołaka, to bym po węchu spróbowała tam dojść, ale nie umiem. Dzień dobry, halo, jest tutaj ktoś? Ktoś mi pomoże? O nie, ja już się zgubiłam. To jest jakiś karmelowy las? Czemu ja czuję karmel? Jeśli lubicie cukierki karmelki, to koniecznie zdawcie kciuka do góry. O, czekajcie, tu jest jakaś góra. Może mi się uda, może mi się uda i ocalę go, znajdując tutaj drogę, czy coś takiego. Świnka! Tak, mamy świnkę, akurat jestem głodna. Nie, obiecałam Kitkowi, że nic takiego nie ruszę dla Muffinki. Świnko, halo, dzień dobry. Czy ty mówisz jakoś po świńskiemu? Nie? Umiesz mówić po ludzku? Nie? Nie umiesz. A umiesz, albo wiesz, jak mnie zaprowadzić do kogoś, kto zrozumie? Też nie, no kurczę. I w ogóle tak pięknie pachniesz, ale nie, dzisiaj nie jesteś wilkołakiem i drugiej świnki też nie tkniesz. Tylko pójdziesz i znajdziesz to tutaj owce, czarną owcę. Ty też nie będziesz drabiną i też nie rozumiesz. Kurczę, myślałam, że pójdzie łatwiej, jak się na to zgadzałam. Jajko, jajko też nie jest drabiną, myśl dalej. Czy to jest cukiernia pod cukiernią? Co tu się wydarzyło? Ej, to Muffinkowo jest naprawdę czadowe. Tylko szkoda, że Kitek mi nie zdąży go pokazać, bo przecież
przecież zanim jego stamtąd wydostanę, to już pewnie będę z powrotem w domu, a Muffinka mnie tutaj zastąpi. A to Muffinkowo jest naprawdę zaczarowane. Normalnie jak taka zaczarowana kraina. Wow, ale tu wysoko. Przejdę po koronach drzew. Milka Secret Box? To takie boksy z czekoladkami i figurką? Dobrze kojarzę? Tylko co to robi tutaj? Przecież to jest gigantyczne. No nie, no Ki tak naprawdę by mi to wszystko pokazał. Ale się trafiło. O nie, tam już nie ma Muffinkowa. Tam jest chyba Kitkowo, po którym też mnie nikt nie uprowadzi. No ale dobra, nieważne, może następnym razem... Właśnie, może do nich wpadnę z wizytą! Sądzę, że byliby przeszczęśliwi. Podkładki Kitkowe i Muffinkowe pod mysz macie na naszym sklepie muffinki.pl, na którego was cieplutko zapraszam. Nie, no tu jest jakaś trampolina, ale co tu się w ogóle dzieje? Tam jest Kitkowo? Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Muffinka, jesteś tam? Jestem i jestem, słuchaj, jeśli chcesz kogoś do pomocy, to ja wiem, kto ci może pomóc. No to powiedz mi w takim razie szybko, czy zna ktoś tutaj język ludzki albo jest po prostu człowiekiem? Nie, wydaje mi się, że wszyscy ludzie akurat stąd wyjechali, ale, bo były święta i Sylwester, rozumiesz sama, ale słuchaj, jest Ciastek, on jest wilkiem, a ty jesteś wilkołakiem, więc może się z nim dogadasz. Naprawdę? No to trzeba było tak od razu, dobra, prowadź, którędy? Słuchaj, on jest w moim starym domku, w którym kiedyś mieszkałam. On tam ma nadal budę i w sumie przejął cały domek, więc będzie mu naprawdę miło cię poznać. Ale czad, wreszcie ktoś normalny w tym Muffinkowie. Już tyle tu błądzę, mam wrażenie, że już tu parę godzin błądzę. Ale pewnie minęło z 5 minut. Jakie to jest gigantyczne, co to takiego? Chodź, to jest trampolina, to jest park trampolin. Też jest fajnie, bym cię tam zabrała, ale Kitek jak zwykle namieszał. Ojej, czy to jest krew? Ja chyba naprawdę nie chcę wiedzieć, co to tutaj robi, bo Muffinkowo z jednej strony wydaje się takim uroczą krainą, ale wydaje mi się, że czasem tutaj bywa niebezpiecznie. Co ty? Już dawno stąd pożegnaliśmy Huggy Wuggy oraz Rainbow Friends. Co? Były u was Huggy Wuggy i Rainbow Friends? Ja tutaj normalnie chodzę? Tak, nie bój się, jesteś wilkołakiem, przecież dasz radę. A, masz rację w sumie faktycznie. Co ja się tutaj spina? Przecież jakieś Huggy Wuggy i Rainbow Friends mi nie są straszne. A jeden z odcinków, na których spotkałam Rainbow Friends, macie w proponowanych. Dobra, jestem chyba na tym miejscu. Czy to tutaj? Muffinka, odezwij się. O nie, znowu się wyłączyła Muffinka. Jesteś tutaj. To słyszałam, ale to nie Muffinka. Dzień dobry. Kaczuszko, to ty? Dzień dobry, Kaczuszko, rozumiesz? Dzień dobry. Słuchaj, nie, weź mi, odsuń się od kaczki, ona... Ej, no, to był jeden mój ratunek. Kaczuszka. Czy ty jesteś wilkiem? Nie. Rozumiesz, co mówię do ciebie? Jestem psiakiem. Nie jesteś psem, widzę, że jesteś wilkiem, tylko ktoś ci dał uroczą obruszkę. Jestem piesgiem. No, ale rozumiem, co mówisz, a ty rozumiesz mnie. Czyli jesteś wilkiem. Jesteś pieskiem. Ja jestem wilkołakiem, tylko patrz, same pazurki mi się wykształciły. No, niestety nic innego nie udało. Ale pracuję nad tym, idzie mi coraz lepiej. A skoro jesteś też pieskiem? No. No, o, zgodziłaś się, to super. No, skoro jesteś też pieskiem, to mi pomóż. Czemu? No dobra, no. Trzeba obsądnąć kury. Nie, nie możemy. Obiecałam Kitkowi i Muffince, że nic tutaj takiego nie zrobi. To jest moja hodowla. Uuu, pachnie jak kurczaczek z rożna. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie jestem wilkołakiem. Nie, to z powrotem do zagrody. Słuchaj, pomożesz mi? Widziałeś tu gdzieś drabinę? Drabinę? A po co no? Drabinę? Jestem psem. Ja chcę drabinę. Ja potrzebuję bardzo drabiny. Masz tutaj gdzieś drabinę? Albo wiesz, czy ktoś tutaj ma? Bo nie możesz sobie zrobić. Ja cię pytam serio. Ja ci powiem tak. No? Idź lepiej do Kitka, on ci pomoże. No ale słuchaj, no właśnie tu jest problem, bo Kitek tak jest chwilowo niedysponowany. On jak zawsze jest niedysponowany. No tak właśnie, tak się zdarzyło. Miał mnie oprowadzić po Muffinkowie, no i co? No i ja tkwię tutaj i mam ślinkę na te tutaj mięsko, ale nie mogę tego zrobić. Nie zamknęłaś drzwi! Jakiego drzwi? Ojej, przepraszam! Nie chciałam, serio! O już. Widzisz? Całe moje jedzenie prawie uciekło! No weź, słuchaj, no to zaprowadź mnie w takim razie do sklepu Kitka, skoro nie pomożesz mi z drabiną. No dobra, chodź za mną. No to dawaj! A jeśli wy chcecie dołączyć do naszego najsłabszego teamu na całym YouTube, to koniecznie zostawcie przycisk subskrybuj kliknięty. Tędy? Okej, dobra. Tędy jeszcze nie szłam. To jest stary dom Muffinki? Ej, ała! Ej, to nie było śmieszne, uderzyłam się. Wiesz co? To nie jest po kumpelsku. A my pieski powinniśmy trzymać się razem. Jedzonko. Marchewka. A przepraszam, nie chciałam. No dobra, może się oddam. Talerz ci oddam. O, tabliczkę ci oddam, nieważne. No to prowadź, dobra? Bo nie mamy czasu, ja muszę naprawdę pomóc Kitkowi, bo zaraz się przemienię z powrotem w Muffinkę. A, zresztą długa historia. Właśnie, gdzie jest Muffinka? Muffinka czeka na Kitka, który ma po nią
przyjść, ale Kitek jest chwilowo niedysponowany, tak jak już mówiła. A ona ostatnio w ogóle do mnie nie przychodzi. No prawda? Poszła sobie mieszkać gdzieś indziej i w ogóle nawet mnie nie odwiedza. Ojej, przekażę jej, na pewno jej przekażę, jak mi tylko powiesz, gdzie jest sklep Kitka. Dobra, idziemy po mojego konia. Konia? Jakiego konia? Co to za koń tam? O nie! Nie, historia się powtarza. Słuchaj, no to powiedz mi, którędy mam pójść. Kopiesz? Wykopałeś, udało ci się, super, masz pazurki. Moje też są fajne. Poczekaj, pospiesz się, zaraz mi się czas skończy. Konia? To tak daleko? O, jaki majestatyczny. Proszę, wsiadaj. Ja mam wsiadać? Okej. Dzień dobry, panie koniu, mogę? O, nie chciałam, przepraszam. Ja nie... Nie, umiem jeździć konno. Jasne, że umiem, u nas w szkole tego uczyli. To będzie łatwizna. Szybko za mną, powiedziałeś, że nie ma czasu. Którędy? Tam, okej, dobra. Wow, nie tak gwałtownie. Dobra, dawaj, jedziemy, szybko. Idę, wow, ale on szybki. Ej, faktycznie jest majestatyczny. Tędy? Wow, zaraz się podeptam, jak się nie pospieszysz. Mrówka, wow, aj, przepraszam cię. Poniosło cię chyba troszeczkę. Wow, chyba weszłam w drzewo, bo aż mi się po prostu ciemno zrobiło. Uważaj. Staram się, on jest po prostu strasznie skoczny. Ała. Dobra, ten koń chyba i ja się trochę... Au! Tak, wiesz co, ja chyba pójdę na piechotę, bo chyba już mi... Gdzie ty jesteś? Halo? Zgubiłam cię, no nie wytrzymam! Gdzie ty... Tu jesteś, jak się wystraszyłam, to dobrze, że cię znalazłam. Słuchaj, już tak zaczęłam panikować, cieszę się, że cię widzę, serio. Jesteś strasznie podobna do Mufinki. Serio? Tak już słyszałam dzisiaj to. Tędy? Okej, nie możesz normalnie wskoczyć na to? Okej, tak tylko pytam, bo może tak lubisz faktycznie, nie będę ci przeszkadzać. Tu jest ten sklep, poznaję go! Dobra, słuchaj, dzięki ci wielkie za pomoc. Ja przekażę Mufince, żeby cię częściej odwiedzała, bo to faktycznie przykre troszeczkę. Czy mam coś innego do jedzenia niż ten chlebek suchy? Nawet no trudno. Mi kostki nie dała. O, ja nie mogę. Myślałam, że to będzie prostsze. Myślałam, że to będzie tylko jedna mikstura. Ile tutaj tego? Nie mogę teraz spanikować. Nie mogę zostawić Kitka. Nie mogę przecież wszystkich zawieść dookoła. Każdy na mnie liczy. Ja muszę dać radę. Zostało mi mało czasu, więc spróbujmy. Ty mi wyglądasz... O nie, dobra. Chyba coś zepsułam. Ty mi wyglądasz na skok. Ty i może wszystkie razem się sumują w jakiś kombo wielki skok. Dobra. Lecę do ciebie, Kitek. Już prawie jestem. Jak ja mam tam wrócić? Majestatyczna świnia! Widziałam ją stamtąd, czyli Dom Wednesday jest w tamtą stronę. Na 100% jest tamtą. Jak ja za nią tęsknię, już strasznie chcę ją zobaczyć, ale też w sumie niedługo. Tylko załatwię to i już wrócę do domku. Nadchodzę! Ojej, mam wrażenie, że w tej alejce była Wednesday. Ona lubi takie klimaty Halloween. Ile pajęczyn, ten dom też by jej się spodobał. Ale ona woli swój majestatyczny pałac. Ile świnek? Nie. Dasz radę, Inet? Tu mamy przejście. Tak, widzę domek, zejdź mi z drogi. Wybacz mi, przepraszam, śpieszę się. Nie chciałam, wybacz. Już jestem, Kitek. Prawie. O, jaka scena, tam też mnie nie zabrał. Może jeszcze zdążymy. Jeszcze pozwiedzasz chociaż połowę Mufinkowa. Kitek, mam mikstury. Słuchaj, mam mikstury, żyjesz tam? Jesteś tam? Dałeś radę? Halo! Dałeś radę, halo? Jesteś tam? Czekaj chwilę. No, jesteś? No, halo, cześć. Słuchaj, mam dla ciebie to i mam dla ciebie jeszcze taką i taką i jeszcze mam ostatnią, czyli taką. Czy która z nich to jest skoku? No? No, chyba się tylko powiększyłem! Wow, no to dawaj, może uda ci się! Wow, blisko, dawaj! Jeszcze trochę! Nie dałem rady! To co ja mam zrobić? Słuchaj, ja mam pomysł! Co ty masz na sobie? Chciałem sobie czapkę Mikołaja! No? Słuchaj, ja mam pomysł, chodź tutaj do mnie! Czemu? No chodź do mnie! W sumie co mi tam, zaraz i tak już będę z powrotem w domu. Dobra, jupika jej, uwaga! Au! Myślałam, że mnie złapiesz. No, ała, nie przepychaj się! Co ty tu robisz? Co to jest wszystko? Dobra, siadaj i oglądamy. Co oglądamy? No to telewizor. Zawsze mam przy sobie telewizor. To nie mogłeś wykopać sobie schodu? A, w sumie właśnie! No ja nie wytrzymam. O, słuchaj, chyba mi się ciemno robi. To już chyba na mnie pora. Mi było miło. Przekaż Mufince, żeby poszła do ciastka. Buziaki, pa!